Witam wszystkim, z tej strony ja MC, oto przed wami kolejny odcinek z gry Portal 2. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, na sam koniec tego odcinka pierwszego, Wiki mówi nam, czyli ta kurka, która jest przed nami, mówi nam, że idziemy spotkać się z GLaDOS. Nie mówi, że dosłownie, że z GLaDOS, ale mówi, że musimy przejść przez jej komorę. I wiemy, o kogo chodzi. Idziemy spotkać się z GLaDOS, panie i panowie. Kolejny odcinek Portal 2. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Tu, nie wiem, czy pamiętacie, to jest idealnie ta sama droga, którą szliśmy właśnie tym komentarzem w jedynce. Jeżeli nie oglądaliście u mnie Portal jedynki, tutaj macie link. Tak, dobrze mówię, w tym drogą macie link. Tam szliśmy właśnie pokonać GLaDOS. Także idziemy dokładnie to samo miejsce teraz. Oj, może być mega ciekawie. Nie, jest i GLaDOS, zobaczcie. What a nasty piece of work she was, honestly. Like a proper maniac. Do you know who ended up taking her down in the end? You're not going to believe this. A human. I know, I wouldn't have believed either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where absolutely nothing happened. And then there's us escaping now. So that's pretty much the whole story, you're up to speed. Don't touch me. Ja byłem w hibernacji. Ja jestem tym człowiekiem. Chell, czy Shell, jak ona się tam nazywa. Była tą, która zabiła GLaDOS przecież, no nie? No ale ona żyje. Wszyscy wiemy, że ona żyje. Tu możemy jej się przyjrzeć tak w całości, jej głowie, wszystkim. I ogólnie z tego co pamiętam, było gdzieś napisane na internecie, że GLaDOS została zrobiona na wzór jakiegoś organu, ludzkiego w sensie organu. Jakiego wam nie powiem, bo po prostu nie wiem, nie pamiętam. Ale możecie sami się dowiedzieć także. Strzałki. Oho! Tu nie wejdziemy. Tu wrzucaliśmy te właśnie kulki, no nie? Właśnie od niej. To jest ta arena, w której walczyliśmy. Dokładnie ta arena. Jezus Maria. I tu widzimy te strzałki. Ja nie wiem, czy one były w jedynce. Nie było ich. Raczej nie było w ogóle tego przejścia chyba tutaj nawet. Okay, down these stairs. Dobrze, Whitley. W porządku. Jump! Actually, look at it. That is quite a, that's quite a distance, isn't it? Okay, you know what? Go ahead and jump. You've got braces on your legs, so you're all set. Although no braces on your arms, though. So you're gonna have to rely on the old human strength to keep a grip on the device and, by extension, me. So do really make sure you keep a grip on me. Also, a note: no braces on your spine either. So don't land on that. Or your head. No braces there. That could split like a melon from this height. So do definitely focus on landing with your legs. Dobrze, Whitley, patera. Still being held. That's a great job. You've applied the grip. We're all fine. Zastosowałaś chwyt. No, spoko staje. Przerwałem ci trochę dialog, ale to było potrzebne. Bo zacząłeś gadać niepotrzebnie. Whitley, ogólnie on jest rdzeniem takim, który jest mega głupi. W sensie to nie jest rdzeń głupoty. Tylko, że on jest taki, po prostu wydaje mi się, że jest mądry, ale nie jest. Po prostu nie jest, nie? Główna... Look for a switch that says escape pod. Alright, don't touch anything else. Not interested in anything else. Don't touch anything else. Don't even look at anything else. Just, well, obviously you've got to look at everything else to find the escape pod. But as soon as you look at something, it doesn't say escape pod. Look at something else, look at the next thing. Alright, but don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things, but don't. You understand? Tak, kapsuła tankowa. Nie. Wszystko jest tak samo rozpisane, wiesz? Proszę bardzo, Whitley. Let there be light. That's God. He's quoting God. Super. Turning. Ominous. But probably fine, long as it doesn't. Dziwne, że się nie obyciłem z tym, ale. Okay. Escape pod. It's moving up. Okay. No, don't worry. I've got it. This should slow it down. Wiem, że jest idiotą. Bo nie wiem, kobiety, co robi. Whitley? Whitley? Whitley, ona się budzi. Whitley, proszę cię, stary, pospiesz się. Super. It's you. Cześć. It's been a long time. How have you been?
Śpiąco? Cicho siedź! Mój portal gun! Okay, look. We both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science, you monster. I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. I love it, too. There's just one small thing we need to take care of first. Tu rzucaliśmy te rdzenie właśnie, nie wiem, czy tam był, to był ogień oryginalnie, teraz tu nic nie ma. O mój Boże, to było nadal przerażające. To nie było udawane, to było nadal przerażające. Widzę po prostu jej, jak ona się budzi, ten wielki potwór. I pamiętacie, rozwaliliśmy jedzenie, rozwaliliśmy każde rdzenie moralności, jakiegokolwiek skrupułów, które ona miała. Także ona jest kompletnym potworem, bezdusznym przez tych emocji, aktualnie! Oh! The incinerator room. Be careful not to trip over any parts of me that didn't get completely burned when you threw them down here. Aha, to trochę przeleciały w takim razie. The device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing, just like old time. Na taki głos, że nie na takiego głosu, takie hello and welcome to the Aperture Science. Tylko na taki faktycznie taki potworny głos, taki sinister strasznie. Nie, tu jecie! Uratujecie! Can I? Yes! I got you, little buddy! Okej! Okay. Ile to zjesz, żebym miał przyjaciół? Absolutnie! Okej, okay, trzeba posprzątać, wiem. Dzięki, GLaDOS. There should be a way back to the testing area up ahead. Up ahead. Once testing starts, I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk. O mój Boże, ten głos, jak jest tak cichutko, jest przepiękny. W moich uszach. Yes, let me get that for you. Do you know the biggest lesson? To jest mega sassy teraz. I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. I was able, well, forced really, to relive you killing me again and again, forever. Mm. You know, if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. Mm-hmm. After all, we've got a lot to do, and only 60 more years to do it. More or less. I don't have actuarial tables in front of me. To po prostu znaczy, że to jest ostatnia komora, w której byliśmy. Interesujące. This place really is a wreck. But the important thing is you're back with me. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. After that, who knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. Tu też po jej głosie, że ona jest taka coraz zrozumiała, że... O, musimy zacząć testować. Tak jak kiedyś, pamiętasz? Zanim mnie zabiłaś! Coś tego typu. Więc to ona jest... Wow, jeden z naprawdę z lepszych czarnych charakterów w postaci i ogólnie historii gier. Naprawdę. To jak ona jest teraz... To się drugi zimny start. To jak ona jest teraz po prostu... taka zła, taka sinistra, Jezus Maria. Sorry about the mess. I've really let the place go since you killed me. By the way, thanks for that. Sarcasm self-test complete. Sarcasm, właśnie. That's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test, which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Dobrze, to gdzie jest guzik w takim razie? To jest tutaj, czyli tak. Dobra, okej. Okay. Ale to nie tak. Zdecydowanie nie tak. W ten sposób. I teraz jest okej. Okay. Yay! I forgot how good you are at this. You should pace yourself though.
We have a lot of tests to do. 22. Znaczy na pewno 22? Bo ostatnio nie było nam dane skończyć do ostatniego 19 testu, bo ktoś nas chciał spalić. To była GLaDOS. Także, jak widzicie, są tu loadingi między poziomami, a jestem jakieś straszne, nie są jakieś długie, także może przyjemy razem, nie? This next test involves discouragement redirection cubes. I just finished building them before you had your, well, episode. So now we'll both get to see how they work. There should be one in the corner. There should be one in the corner. Okej, okay, kamery dalej rozwalam, dalej będę rozwalał. Mamy kostkę, jest to nowa kostka, której nie było w jedynce i jest to kostka, która pozwala nam dać lustra, pyk. Zajebiście. Kolejne to mamy z głowy. Potrzebujemy kostki, a to nie będzie akurat... Oj, to będzie problem, żeby ją zdobyć, okej, okay, bo ją postawiłem... Zresztą bardzo postawiłem ją źle, potrzebuję postawić ją tutaj. Na tym, żebym mógł poza postawić, nie? Right. Pięknie. Well done. Bez problemu. Here come the test results. You are a horrible person. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that. Bardzo śmieszne. O jest, Maja, to się tak rozwinie, tak ja. Naprawdę oglądać tą serię musicie oglądać, jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek, bo to jest niesamowite, jak tak ja się rozwija. Don't let that horrible person thing discourage you. It's just a dead point. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Teraz kamerą, tu się w ogóle wszystko naprawia samo. Tu faktycznie chcieli pokazać, co oni z tym silnikiem potrafią zrobić Half-Life'owym, no nie? Jezus Maria, niesamowite. Nie wiem, czy to już był inny silnik, bo w ogóle dźwięki są inne. Nie mamy już takich dźwięków typowo, nie mamy menu typowo Half-Life'owego, no nie? Także wiecie. Dobra, no, czy ja jestem głupi, czy to jest takie ciężkie? Dobra, pyk, pyk, mamy już kostkę, dobrze. Teraz udałoby się tam pójść, ale dobra, możemy zrobić... Możemy zrobić po prostu takie coś, tak szczerze. Here we go, co nam to w ogóle odpali? A on to już? A nie, tu jeszcze, przepraszam, tu jest jeszcze drugi guzik, lol. Dobra, no to potrzebujemy dać tą kostkę. Tam? Tam w ogóle dolecieć. Dobra, po kolei w ogóle, bo... Zaraz pogubię. No, odłóż tą kostkę, dziękuję. Dobra, teraz żeby się nie spalić, dajemy tutaj i dajemy... Tutaj. Dobra, i teraz... No, jest zadaję pytanie właśnie, co teraz? Próbujemy ten laser. Au, au, au. I nie odbijemy go w żadną stronę, dobra, nieważne. Nie odbijemy go w żadną stronę. Czemu to jest strzelniaką, bo ja jestem już ten. Chyba laser idzie chwilę, laser idzie stąd. Muszę go przeprawić przez portal. No tutaj ja bym go chciał przeprawić, to nie będzie miało żadnego sensu niestety. Not on the test. Most people emerge from suspension terribly undernourished. I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. Ha, 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 bardzo śmieszne. Jeszcze wyzywa mnie, że jestem gruba. Masakra. Masakra jakaś. Czemu tego nie potrafię zrobić? Co jest ze mną nie tak? Co jest nie tak ze mną i moim mózgiem w tym momencie? Zaczynałem się na najprostszym tym, mi się wydaje. Ale nie, serio, co? No w ogóle jest tak śmiesznie zamknięte to. Mam to, ale to mi kompletnie w liczbie nie pomoże niestety. To jest ten minus. Chociaż czekajcie, przecież to jest... Nie, to nie jest takie proste, jak mi się wydaje. Prawda? To jest odpalone. Ale tego nie odpalę, przecież to jak ja mam to kuźwa odpalić? Teraz zauważyłem, że lasery są dwa. Jestem tępy. Nawet GLaDOS się do mnie nie odezwie. O, jestem tępy. Wow.
Tak to jest, jak się nagrywa odcinki 6:36 w nocy. Tak to jest, niestety. One moment. No posprzątałaś? Wiesz, że mi to zajęło przed chwilą? So feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. Wow, dzięki GLaDOS akurat w tym momencie, to się akurat przydało. Thank you very much. The fucking hell. Au, shit, mogę skakać, zapomniałem. Nie wiem, czy nie możemy tutaj przypadkiem skakać wyżej niż w jedynce. Chyba tak, chyba trochę wyżej możemy skakać. A co tu jest? Rozwalone. No, ale tam nie przejdziemy w ten sposób. Żeby tam przejść po prostu tak. Dostać kostkę. Tyk. I dać to niebieski portal. Nam przyjedzie teraz platforma. Jak tu sobie wejdziemy, to będzie tyle? Komór? W sensie z komór, w sensie chodziło mi, że z... tej komory tak typowo. I'll give you credit. I guess you are listening to me. But for the record, you don't have to go that slowly. Over to the elevator and we'll continue the testing. Dobrze, ja przeżyjemy te loadingi twoje, pani GLaDOS. Czuję się tak głupio, że tego nie ogarnąłem przed chwilą, że to jest niesamowite. Strasznie się głupio czuję. O Boże, myślałem, że mam, nie wiem, jakoś to strzelić tak, żeby się odbiło w dwie strony. Nie wiem. Nie wiem. No i tym razem, że chciałem dwa guziki strzelić. Czemu nie? Daj mi kostkę, GLaDOS. 522. Results were highly informative. They could not. Good luck. I to jest zajebiste akurat. To jest mega fajne. Okej. Okay. Spoko, panie kostko. I uwaga. Aj, shit, nie złapałem. Byłeś w najwyższym punkcie. There we go. Tu jeszcze kamerę, którą mogę rozwalić. Bardzo z tego powodu się cieszę. Benoc. Co było? To jest tyle? Here's an interesting fact. You're not breathing real air. It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. Mm-hmm. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting. To jest interesujące w sumie. To jest, serio to jest interesujące. Bo ja bym nie pomyślał o tym w ten sposób. Pompować powietrze, no bo w sumie jak się podziemia. Advanced aerial faceplates. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass. By myself. By myself. Ok, jakieś kamery? Chowane? Nie wiem, może, ale tu będzie fajna sekwencja, patrzcie na to. Ja się muza odpaliła, jak tak lecimy. O rany. O Jezus, bo ja zdążyłem. Nie wiem jak, ale zdążyłem. To się chwali. To się chwali. Dobra, gdzie ten guzik w ogóle? Zbliżenie? Co? Gdzie? A no wiem, no tam. A skąd dostanę kostkę? Aha. Standing around, smelling and being useless. Try to avoid the garbage hurtling towards you. Po prostu mogło te nie dolecieć do mnie i tyle. To nieźle. Uj to. You don't have to test with the garbage. It's garbage. Press the button again. Garbage. No teraz kostka przyleci do nas, fajnie. I to było te śmieci, które leciały właśnie przez te tutaj, przez te jump pady. Chcieli nam po prostu pokazać, jak działa fizyka różnych obiektów. Jak tak właśnie lecą, także to im się udało. Plum, cześć kostko. Witam cię bardzo serdecznie. Tam się musisz dostać. No teraz zadaję pytanie, jak tam się dostać. W sensie, jak ty się tam możesz dostać jakkolwiek. Ale, ha.
się tam muszę wrzucić w ten sposób. Tak, o, stąd. No, tu w ogóle mamy jeszcze to, nie wiem po co. Znaczy chyba, żeby kostka nam przeleciała w prostszy sposób, tak? O to chodzi? Chyba tak. A, przepraszam, tu mamy, dobra. To skoro tutaj mamy, ustawimy się tak na prosto, dobra. No i tutaj mamy pomarańczowy portal, no i jeszcze raz musimy dać kostkę, nie? Nie, nie musimy. Tu dajemy, on sobie tu skoczy po prostu. Plong. Remember before when I was talking about smelly garbage standing around being useless? That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head. Which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Ha ha ha. You are garbage. You are garbage. Jakby to powiedział Francuz, garbage. To widziałem z innego filmiku na YouTube, to nie jest mój żart. A szkoda. I'm sorry, I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. Companion cube! Yay! Did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Jakieś magię masz? Jej, companion cube, zwyżka jest w ogóle do góry nogami teraz. Pokazane. Dobra, to jest włączone wszystko. To gdzie musimy się dostać? A, może to pewnie... Oh, no. I fizzled that one too. Dobrze, zabijaj companion cube. Oh, well. Super. Full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Czemu companion cube, no? GLaDOS. Don't be like that. Don't be a bitch. Don't be a bitch, GLaDOS. Glady, don't be a bitch. Okej. Okay. No. Ja ją mogę wziąć. Z powrotem. I mnie nie zepsujesz. Dziadu jeden. A więc co muszę zrobić? Wybić tą kostkę po prostu stąd. Już ta kostka gra. Jakąś melodię. Doleciała, czy ja też dolecę? Juhu! Już jestem grubszy niż kostka pewnie teraz. GLaDOS, prawda? Dziadu jeden. No i tak, teraz ja muszę tam wskoczyć, dobra. Hopla! Jej! Było bardzo proste. Proszę niż trzecia jako moja. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Don't take anything with you. Kim ty jesteś, żeby mówić mi, że ja mam czego nie brać? Dla twojej kurwa informacji ja ją wezmę. Tylko problem polega na tym, że to się wyłącza, nie? Nie, tego by się nie dało zrobić. Dobra, plan działania jest następujący. Czy ja cię mogę zepsuć po prostu kamerą? Zestrzelić? Nie, nie mogę jej wziąć. Okej, potrzebuję jakiegoś zamiennika na... guzik. Tylko co i gdzie? O, zaczyna mi coś trybić w głowie. Mogę tam kostkę wrzucić zamiast siebie. To jest plan. To jest bardzo dobry plan. Sprawdźmy, czy to się uda. JIT! I trafiłem w guzik. Kurwa, no. To się nie uda, prawda? JIT! Kurwa, nie udało się, a i tak miałem źle portal. O, tu jest ściana! Okej. Okay. Now I get it! Okej. Okay. No to wszystko jasne. Zachowanie master, supakowane osiągnięcie. Jej! Companion cube! To już co nowa być, no. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Chciałem mieć kostkę mojego przyjaciela na swoją podróż. Nie,
Po co? Po co? Oczywiście nie mogę mieć nic fajnego i nic super w moim życiu. Dzięki, GLaDOS. Okej, zanim wyjdziemy z windy, to będzie koniec za ten odcinek drugi. Jak widzicie, dowiedzieliśmy się, że jestem debilem i że nie możemy mieć kostki jako takiego przyjaciela w tej grze. Także nie idzie dobrze, nie jest fajnie. GLaDOS jest niemiła, ale żyje. Co jest przerażające i musimy się z nią po raz drugi rozprawić? Zobaczymy. Trzymajcie się, najcześciej panie, zapraszam was na kolejne odcinki z Portala 2. Trzymajcie się. Pa, pa.